Cześć, Citroen Mafika. Dzisiaj wraz z Hawsonem porozmawiamy na temat serwera jasiemce.pl. Wielu z Was kojarzy go jako dobry serwer z tego powodu, że kiedyś za moc odgraliście na nim codziennie i przyznam się, sam tak robiłem. Jednak ten serwer zmienił się przez ten okres czasu i dzisiaj Wam opowiem w jaki sposób. Zacznijmy od przysłowia pay to win. Czyli kup, aby wygrać. Ten serwer bardzo dobrze się z tym łączy i dam jeden przykład z trybu PvP, lepsze rzeczy w zamian za rangi. Na przykład ranga sponsor. Kosztuje 50 zł na miesiąc lub 250 zł na zawsze. A co ona wam daje? Dużo niepotrzebnych dodatków. Ale są też takie, które bardzo denerwują innych graczy, co nie wydawają pieniędzy na takie serwery. Na przykład lepsze zbroje, lepsze itemy, lepsze enchanty. Właśnie na ekranie przejawia się cały sklep serwera jasiemce. Przechodzę do drugiej rzeczy, czyli młodzi członkowie serwera. Zazwyczaj piszą obraźliwe teksty na czacie, gdy giną. I właśnie jeszcze przed nagrywaniem pozwoliłem sobie wejść na te serwery i pozabijać parę graczy. Właśnie widzicie na teraz na ekranie, jak to się skończyło. Ci gracze myślą, że są najlepsi, bo wydali na te serwery swoje pieniądze lub swoich rodziców. Dlatego pamiętajcie, nie przedmiot, a technika ceni z ciebie zawodnika. Następny fakt. Serwer ma już swoje lata i codziennie można spotkać około 80 do 100 graczy, a tryby, w które oni grają, to lajcik, party i kit PvP. Średnio są 20-30 osób na tryb. Lecimy do kolejnej rzeczy. Z tego, co każdy pamięta, kiedyś Jasiemce upadł i go nie było. Więc najprawdopodobniej jest to przeróbka Jasia, a sam Jasiu może o tym nie wiedzieć lub wyraził zgodę na tworzenie przeróbki. Więc nigdy już tam nie będzie prawdziwych i popularnych osób. I kolejny fakt, ostatni, już mówiony przeze mnie, mało administracji. Z tego powodu, jak już wcześniej wspomniałem, dużo toksik graczy, którzy zawsze mówią, że są najlepsi, nawet po przegranej. Z najlepszym zostałem napisał ci wiadomości typu L, S i tak dalej. Dlatego moim zdaniem nie polecam tam grać, ponieważ istnieją dużo lepsze serwery, polskie jak i zagraniczne. Mam nadzieję, że moja wypowiedź wam się podobała. No i trzymajcie się, cześć. Dziękuję Mavic za twoją piękną, szczerą opinię na temat, dlaczego właśnie nie warto grać na tym serwerze. I postanowiłem jeszcze od ciebie dodać parę swoich groszy. Jako że grałem na tym serwerze 5 lat temu już, to był 2015-2016 i wtedy tak naprawdę ten serwer działał. I jeszcze dlaczego, moi drodzy, nie warto grać teraz na tym serwerze, po prostu dlaczego to się nie opłaca. Pierwsze, administracja jest, może nie znam teraz już całej administracji, ale jest bardzo skurczona i jest do bani. Na pewno jeden deweloper jest do bani i zwie się Access jego nick. Jest to toxic osoba. Bardzo toksik osoba, przez którą tak naprawdę ja swoją przygodę na tym serwerze skończyłem. Taka zbytnio niekonsekwentna osoba. Wiecie, gościu miał rangę hetadmina, nagle stwierdził, że z niej zrezygnuje, bo wszyscy go hejtują, ale 2-3 dni później od razu ją znowu przyjął, jak mu zaproponowali. Ja wcześniej mówił, nie, ludzie mnie hejtują, to będzie lepiej. 3 dni później znowu to przyjął i XD. Potem znowu dostał degrada od Fejma za to, że coś tam był jakieś, był jakiś zgrzyt, w sensie, że sobie przestali ufać i bla bla bla. Została mu ta ranga zabrana i znowu jest deweloperem. To jest takie coś, że dajecie komuś rangę, zabieracie, bo nie, robi coś złego, potem znowu mu dajecie, potem on rezygnuje i potem mu znowu, no, trzeba być chociaż trochę konsekwentnym, jak się rezygnuje z czegoś, to już zrezygnować i tyle, a nie, że dzień później na przykład będziesz chciał, to na przykład dajesz koledze 100 zł, tak po prostu w prezencie dajesz mu 100 zł i dzień później mówisz, ej, weź mi, oddaj to 100 zł jednak. No, szanujmy się jednak, jak się jakąś decyzję podejmuje, to raz a porządnie. Generalnie odnośnie Fejma, widać, że serwer mu się ciut znudził. To prawda, szacun dla niego jest ogromny za to, jak kiedyś ten serwer prowadził, ponieważ prowadził największy serwer w Polsce, Minigames, w 2015. I to serio, za to mu się respekt totalny należy, no ale ten serwer już tak naprawdę umiera. I do czego można porównać to? Jak na przykład są ludzie, którzy tam po wypadku byli i ich mózg już na przykład dead jest, nie? Nie ma aktywności mózgu i po prostu osoba taka w nawiasie żyje, tylko za pomocą maszyn, tak naprawdę jej już nie ma. I tak samo jest właśnie z tym serwerem, ponieważ jakby bez sensu. Airwarsy, które były jednym z bardziej znanych trybów, albo Republika Kaktusa, tego po prostu nie jest, uczęszczane, tego po prostu nie ma. To również jest dead. Porównajcie sobie czasy na przykład, jak grał automat na Jasymycy. No to zaczynamy. No czymże byłby mój odcinek bez jakiegoś głupiego wstępu? Ja was witam z tej strony automat.pl, a przed wami Skywarsy na jasiemce.pl. Albo jak Jaś Dąbrowski, Republika Kaktusa, jak było to tworzone. Minecrafterów na ostatnim live'ie budowało Republikę Kaktusa, czyli królestwo,
które już niebawem znajdziesz na jednym z największych serwerów Minecraft w Polsce, czyli... Albo na przykład Tobiasz Gaming kuźwa grał na Skywarsach. Zobaczcie sobie te czas, to były czas, net... dzisiejszego odcinka. No i od razu chciałbym wam powiedzieć, dlaczego właśnie powracam do tego Minecrafta. To dlatego, że stęskniłem się za tą grą, bo w sumie no... Palion! Także jesteśmy na pierwszej ręce, ziomeczki, a Skrabeł rzeczywiście musiał gdzieś wywalić na koniec mapki, kurde. Ja pierdół, jak my tam dojdziemy? Nawet ludzie Palion grał. Xolunia, dużo było wtedy osób, mega dużo było wtedy osób. To były naprawdę prawdziwe czasy jasymycy, a teraz to jest po prostu jakby podtrzymywanie czegoś na siłę po paru latach. Serwer wrócił w 2019 roku na jesień, pod koniec już tego roku. I jest podtrzymywane do teraz. Rok temu miała być aktualizacja, której do tej pory nie wprowadzono. Miały być bedwarsy od 2 lat wprowadzone. Nadal tego nie ma, więc jakby widać, że się po prostu nie chce dupy ruszyć i czegoś zrobić, bo to i tak nie ma sensu. Serwer ma 100 osób. Jak już Mafik też mówił, pay to win tam jest okropne. Na przykład na Kit PvP, gdzie teraz najwięcej osób gra, bo jest po 30 osób na Kit PvP, na 40 lepszymi dniami, z tego co obserwowałem przez tam chyba 2 dni, zobaczyłem. I po tyle jest osób najwięcej, gdzie chociaż i tak są wakacje, wakacje są nieuczęszczane przez ludzi na YouTubie, jak i na serwerach. No ale i tak, serwer moim zdaniem powinien zostać po prostu, powinien odejść. Dosłownie powinien już to zamknąć i... nie psuć wizji serwera, bo naprawdę, dlaczego tak mało osób gra na serwerze? Bo większość osób już tak naprawdę wyrosła. Osoby, które grały tam 6 lat temu, teraz mają przykładowo po 20 lat, po... no 20 lat w sumie, jak ktoś miał wtedy 14 lat, no to teraz ma 20 lat, nie? I naprawdę, jakby serwer został po prostu już zniszczony, jego wizja się teraz psuje przez to, że grają tam totalne toksiki. Przykładem toksików są takie toksiki, że użytkowniczka była w administracji, ja miałem rangę minity, potem chyba jej ta ranga została zabrana, sralala, ale to było rok temu. I taki fakt o mnie, bo chyba mówiłem to kiedyś na Q&A, ja miałem raka niezłośliwego, na szczęście full szczęścia. Straszliwa rzeczywiście choroba i mega współczuję wszystkim, którzy muszą to przeżywać i cierpieć naprawdę dużo, ale sam fakt, że miałem, nie? No i ten fakt, który miałem, chociaż tak naprawdę ja tylko nawet tego nie odczułem, zostało mi to wycięte na szczęście i doktorka w ogóle, która mi to wycinała w przychodni, gdzie to się powinno wycinać w szpitalu, nie wiedziała, że wycięła raka, nie? I potem miała sama zdziwko, że zrobiła tak naprawdę operację na zabiegu zwykłym chirurgicznym, tak jakbyście mieli na przykład, nie wiem, wyciąganą igłę, jakbyście sobie wbili w palce i wam wyciągali, nie? No to jest zabieg, a nie operacja. Ale wracając jeszcze, to był dla niej powód do haha, ale śmieszny człowiek, haha, beka, rak, jak tam raczek, haha, beka. Generalnie śmianie się, nawet jak ktoś, nie wiem, już nie się w ogóle z tej choroby, nie, nawet jak, tu nie chodzi o osobę, ale z choroby, to jest żałosne. I to jest poziom graczy tego serwera, oczywiście nie wszyscy, bo większość, no duża część to jest dzieci, które myślą, że są fajne, jeżeli kupią sobie rangę z karty mamy, elita i na kit PvP mają zbroję prot 4, diaksową, miecz, sharpness 5, kuźwa i to, i zabijają gościa, który ma zwykłą zbroję i miecz żelazny, sharpness 2, nie? Jakby serwer jest totalnie pay to win, nawet tutaj derpa do jasia nie da się porównać, derp jest milion razy lepszy niż jasymycy. Więc generalnie nie grajcie tam i nie psujcie sobie wizji starego, dobrego Jasia.